No. How you think? Is it possible? Yes, yeah, possible. It is possible. Nie gwarantuję, że każdy rozpozna naturalny stan umysłu, ale jestem pewien, że niektórzy rozpoznają. Jeszcze raz, z jakiego miejsca się pojawia? Sometimes maybe you are angry, you know. Sometimes you are worried, you know. Czasami zdarza się, że jesteśmy zmartwieni z jakiegoś powodu. This anger and worry is your mind. Więc był dzisiaj u nas Kempo Tenzin Trulcim Rinpoche z Tybetu i przyjechał, udzielał nauk na temat praktyk dzogchen, praktyk wielkiej doskonałości i wykład na temat śmierci, umierania w tradycji tybetańskiej. Jeśli jeden chce Może to taki delikatny sposób. Najważniejsze jest wizualizacja. Wiele osób tutaj jest dobrze wyedukowanych. Rozumieją to, co do nich mówię. Nawet mówi się, że nauczyciel darmy jest dla nas, dla pobierających nauki, jest cenniejszy niż sam Budda. Polacy są bardzo uduchowieni i mają tą dużą zdolność przyswojenia sobie tej wiedzy duchowej. Przybyłem do Nepalu z Tybetu na naukę w 1993 roku. To już prawie 21 lat temu. Od tamtego czasu jeszcze 3 razy odwiedziłem Tybet. Tybetańczycy mają taki system, że już dzieci małe, tak jak u nas, chodzą do przedszkola, tam się posyła dzieci do klasztoru, tam dzieci są przyuczane do praktyki, do medytacji, do praktyki, a później szkolą się na kempo, czyli na geshe, czyli na doktora nauk i później jakby dalej w tej hierarchii, tak jak i u nas, tak można osiągać coraz wyższy stopień naukowy. Rinpoche, który nas odwiedził, jest opatem szkoły medytacyjnej w Nepalu. Czuję się tutaj bardzo dobrze, miasto jest bardzo ładne, wspaniali ludzie i miejsce też, w którym mieszkam, też jest bardzo ładne. Rinpoche już widział dużo miejsc w Polsce pięknych. House also very nice. Domy tutaj pięknie wyglądają. People very kind. Ludzie są bardzo życzliwi. Osoby zaznajomione z buddyzmem, a także niezaznajomione mogły spotkać się z lamą Kenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche 30 października 2014 roku w studio Dakini w Bielsku Białej. Explanation of this is very meaning.